Przynajmniej do listopada na suwalskich ulicach ma się pojawiać więcej policyjnych patroli. Naszą komendę finansowo wsparła Rada Miejska Suwałk. W reakcji na wzrost liczby rozbojów, pobić i aktów wandalizmu w trosce o poprawę poziomu bezpieczeństwa, suwalscy radni jednogłośnie postanowili przeznaczyć Komendzie Miejskiej Policji kwotę 100 tysięcy złotych. Żeby podobać tym obowiązkom w mieście 70-tysięcznym, rozumiem, że powinno być więcej służb, czyli więcej funkcjonariuszy, więcej etatów, więcej pieniążków. I właśnie wyjściem takim, jakby wspomagającym działanie kierownictwa Komendy Miejskiej Policji, jest to dofinansowanie. Połowa tej sumy przeznaczona została na remonty i wyposażenie komendy, a połowa ma trafić do kieszeni policjantów. Będzie służyła zmotywowaniu policjantów, pełnieniu dodatkowych służb lub też zatrudnieniu odpowiednich specjalistów, którzy będą w tym sezonie letnim z większą wagę, baczność zwracali na kwestie związane z porządkiem, szczególnie w miejscach publicznych, tam gdzie jest najwięcej młodzieży, tam gdzie w weekendy najwięcej dzieje się takich nieprzewidzianych sytuacji, które powodują, czy w wyniku których jest częściowo dewastowany sprzęt miejski, czy inne działania niekorzystne. Szef suwalskiej komendy zapewnia, że pieniądze przeznaczone zostaną tylko i wyłącznie na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta. W bieżącym roku notujemy wzmożone zagrożenie przestępczością kryminalną tą pospolitą, szczególnie w centrum miasta to się odbywa. W związku z tym jedynym takim rozwiązaniem racjonalnym, żeby zmienić to, należy wprowadzić większą ilość służby prewencyjnej. A więc za te pieniądze policjanci będą przychodzili w dniach wolnych od pracy do służby i będą mogli w pewien legalny sposób sobie dorobić przy jednoczesnym podniesieniu poczucia bezpieczeństwa, szczególnie mówię w centrum miasta i szczególnie w dni, w których odnotowujemy największe zagrożenie zarówno przestępczością, jak i wybrykami chuligańskimi. Funkcjonariusze będą mogli dorobić wcale niemałe kwoty. Jedna służba dla policjanta będzie kosztowała około 150 zł brutto, a więc jest to kwota, którą żeśmy dostali dzisiaj, 50 tysięcy złotych. Myślę, że wystarczy nam na kilkanaście tygodni pracy, a szczególnie w dni weekendowe. Miejskich pieniędzy na dodatkowe patrole policjantów powinno wystarczyć do połowy listopada. Coraz więcej przypadków kradzieży z samochodów odnotowują suwalscy policjanci. Przyczyną jest gapiostwo czy niefrasobliwość kierowców. Pośpiech, nieuwaga to bardzo źli doradcy, szczególnie wówczas, gdy dotyczy to dobrze zamkniętego samochodu. Mieliśmy kilkanaście przypadków, kilkanaście podkreślam, w ostatnim okresie kradzieży z samochodów wynikających, nazwijmy to najłagodniej, beztroski ich właścicieli. Oto kilka przykładów z ostatnich kilkunastu dni. Kobieta przyjeżdża do banku, pozostawia otwarte auto, w nim pozostawia swoją torebkę z pieniędzmi, kartami bankomatowymi. Ta kwota strat jest oszacowana na około 2000 zł. Inny przypadek, kiedy również kobieta przyjeżdża po dziecko do przedszkola, aby je odebrać, pozostawia auto na chwilę, ponieważ ta czynność ma trwać tylko chwilę. W związku z tym auto zostawia otwarte, w nim również torebka, pieniądze, karty bankomatowe. I tutaj również złodziej wykorzystuje tą sytuację i zabiera to mienie. Dużą grupę okradzionych osób stanowią dostawcy towarów i usług. Bardzo wiele przypadków wydawałoby się osób bardzo operatywnych, dostawców, akwizytorów, którzy przyjeżdżają pod różnego rodzaju placówki handlowe, pozostawiając swoje auta otwarte, a w nich saszetki, dokumenty, karty, pieniądze, w tym czasie nosząc towar do danego sklepu. Wykorzystują to oczywiście złodzieje, kradną. Jest z tego powodu bardzo wiele kłopotów, zarówno i dla tego kierowcy, który dalej już nie może wykonywać swojego zawodu, jak również dla firmy, bo zginęła cała masa niezbędnych dokumentów. Razem z policją przestrzegamy przed takimi i podobnymi sytuacjami. Okazja czyni złodzieja. Nie dajmy się sprowokować i nie prowokujmy innych. Niemal na każdej sesji suwalscy radni z niepokojem dyskutują o sytuacji i losach szpitala wojewódzkiego. Dyrekcja placówki przekonuje, że nie ma powodów do obaw.
Podczas ostatniej wtorkowej sesji Tadeusz Szymańczyk, radny, a zarazem członek Rady Społecznej Szpitala, zaapelował, by samorząd miasta wyraził niepokój z powodu tego, co się w placówce dzieje i z powodu zaniechań kierownictwa placówki. Nie zgodził się ze stwierdzeniem dyrektora szpitala Grzegorza Gałązki, który wykreślenie ze statutu 15 przychodni pododdziałów nazwał nie likwidacją, lecz porządkowaniem, bo mają ze statutu zniknąć te, które nie funkcjonują. Część z tych przychodni pododdziałów rzeczywiście nie funkcjonowała w ogóle, ale część funkcjonowała i po odejściu lekarzy te pododdziały zostały najpierw zawieszone, a w tej chwili mamy ich 15, wykreślane ze statutu. Mimo że pan Gałązka urzęduje niespełna rok, to już on w ubiegłym roku zawieszał wydział na przykład chorób zakaźnych dzieci i teraz wykreśla go ze statutu. 15 przychodni pododdziałów na jedno posiedzenie rady, które odbędzie się w piątek. Obawy radnych są bezzasadne, przekonuje Justyna Matulewicz-Gilewicz, zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa. Skreślane teraz jednostki pojawiły się w statucie kilka lat temu, tylko po to, by wynegocjować lepszy kontrakt z ówczesną Podlaską Kasą Chorych. Nigdy nie funkcjonowały, były tylko na papierze. Nieporozumienia dotyczą także planu restrukturyzacji, który według dyrektora jest, który Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przyjętą uchwałą, przekonuje dyrektor. Jestem członkiem Rady i znam treść uchwał. Podjęliśmy uchwałę o opinii projektu statutu. Sekundę. Opinii projektu statutu. Pan dyrektor nie wie, że plan restrukturyzacji będzie dopiero wtedy, jak będzie on zatwierdzony przez zarząd województwa. Do dnia dzisiejszego, przynajmniej na stan mojej wiedzy, taki fakt nie miał miejsca, w związku z tym nie ma projektu statutu. Rada Społeczna dyskutuje o zmianach w statucie szpitala, a samorząd miasta chce podyskutować o jej działalności. Bardzo mnie bulwersują te dyskusje na temat funkcjonowania suwalskiego szpitala. Ciągle mówimy, że dyrekcja coś, zarząd coś, Rada Społeczna. Na tej sali rozmawialiśmy już i z zarządem województwa, i rozmawialiśmy również z dyrekcją szpitala. Czy pan prezydent może spowodować, żeby na kolejnej sesji Rady Miejskiej, która będzie miała miejsce w sierpniu, została przedłożona również informacja o pracy Rady Społecznej Szpitala? Dowiedzmy się w końcu, cóż ta Rada Społeczna Szpitala robi, jakie działania podejmuje, bo tak z fragmentów prasy to się tylko dowiaduje, że Rada Społeczna odrzuciła kolejny projekt restrukturyzacji, odrzuciła kolejny, marszałek odrzucił, prawda, kolejny projekt i rzeczywiście Rada, my radni, nie mamy stosownej wiedzy w tym zakresie. W ratuszu o suwalskim szpitalu znowu będzie głośno po wakacyjnej przerwie. Ponad 1 000 000 zł samorząd Suwałk wyda na remonty szkół w tym roku. Do tego dochodzą 3 duże inwestycje w placówkach oświatowych za kwotę ponad 2 000 000 zł. Nie ma na terenie naszego miasta placówki oświatowej, w której nie trzeba by było czegoś odnowić, odświeżyć czy wprost naprawić. W tej chwili trwają takie 3 najważniejsze inwestycje w placówkach, suwalskich placówkach oświatowych. To przede wszystkim w szkole podstawowej nr 7 budowa boiska szkolnego za kwotę 1 270 000 zł. Inwestycja tam ma być zakończona do końca wakacji. Natomiast w zespole szkół nr 8 trwa remont dachu oraz przebudowa wejścia głównego. Też ma być zakończona do 25 sierpnia tego roku. Kwota tego remontu inwestycji to jest ponad 500 000 zł. To duże inwestycje nadzorowane przez Suwalski Ratusz. Na nie czekano już od lat. Inne placówki remontowane są na bieżąco. Właściwie we wszystkich naszych placówkach oświatowych trwają remonty. Najmłodsza szkoła w Suwałkach, proszę Państwa, szkoła podstawowa nr 11, ma już 10 lat. No, wiek robi swoje, więc we wszystkich placówkach oświatowych muszą być jakieś drobne lub większe remonty. W tym roku przeznaczyliśmy ponad 1 000 000 zł na remonty w szkołach i placówkach oświatowych w Suwałkach, natomiast mamy też pewną rezerwę na wypadek nieprzewidzianych wypadków, to jest ponad 200 000 zł. Jeśli nic nie przeszkodzi wykonawcom, suwalskie szkoły przywitają nowy rok szkolny, odświeżone i wyremontowane.
Ulica, która połączy Pułaskiego i Reja, będzie nosiła nazwę Tysiąclecia Litwy, uchwaliła Rada Miejska Suwałk. W głosowaniu nie wzięli udziału radni Prawa i Sprawiedliwości. Radni klubu Prawo i Sprawiedliwość nie mieli nic przeciwko nazwie. Zaprotestowali przeciw złamaniu dotychczasowych zasad. Jak mówił Andrzej Matusiewicz, miała powstać specjalna komisja do spraw nazewnictwa ulic. Wcześniej Rada nie przyjęła wniosku księdza Jaremy Sykulskiego, by planowanej ulicy, która ma pobiec od Waryńskiego do Noniewicza, nadać imię księdza Jerzego Zawadzkiego. Uzasadnienie odmowy było takie, że jeszcze przecież tej ulicy nie ma. 4 miesiące temu Rada nie zgodziła się z projektem radnych PiS, by ulicę między Reja a Szpitalną nazwać Ronalda Reagana. Co to za ulica? Nie ma w niej ani jednego adresu, argumentowano. To samo gremium przyjęło zasady i to samo gremium może je zmienić, uzasadnił przewodniczący Rady Włodzimierz Marczewski. 18 radnych nadało imię Tysiąclecia Litwy planowanemu przedłużeniu Świerkowej, ulicy, która ma dopiero powstać i połączyć Pułaskiego z Reja. Czy przez okres wakacji można nauczyć się wymarzonej umiejętności? Tomasz Kierejsza, instruktor z Młodzieżowego Domu Kultury, mówi, że można nauczyć się akompaniować sobie na gitarze. Jeśli są chęci i słuch muzyczny, to podstawowe umiejętności gry na gitarze można opanować dość szybko. Można to zrobić na przykład w MDK-u. Od 5 lipca będą zajęcia dla osób, które chcą się nauczyć grać na gitarach, które chcą pośpiewać. To będzie przez tydzień i potem ta sama jakby edycja, druga część od 4 sierpnia. To samo znowu. Można się nauczyć grać na gitarach, pośpiewać. A także w tym roku wymyśliłem coś takiego, żeby przez godzinę w ciągu dnia zaznajamiać młodzież z tymi gwiazdami rocka i może muzyki popularnej i będę po prostu puszczać codziennie jeden koncert na DVD Pink Floyd, Deep Purple, Gary Moore, AC/DC. To zależy od dnia, jaki akurat przypadnie. Sztuka ta wymaga pewnego zaangażowania, ale satysfakcja jest wielka. Na pewno trzeba troszeczkę czasu poświęcić na to, żeby się nauczyć wreszcie grać na gitarze. Moi uczestnicy chodzą przez rok i później niektórzy rezygnują. Jakaś część, może 1/20 ze 100%. No i oni myślą, że to, że grają już akordy, to jest wszystko. No na pewno jest dużo, bo przychodzą w ogóle zieloni, a wychodzą umiejący grać na gitarze. Natomiast potem cała sztuka polega na tym, żeby zostać i grać trudne rzeczy i potem już koncertować, a ta grupa kontynuująca gra właśnie bardzo często w Suwałkach, gdzieś w Ogrodzie Rozmarino, teraz Szanty, graliśmy pana prezydenta na Dniu Edukacji Narodowej. Już niedługo wielkie święto bluesa w naszym mieście, Blues Festival. Przed nim jednak tradycyjny koncert pamięci wielkich Polaków polskiego bluesa, Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy. Mamy próbę związaną z właściwie koncertem mistrzów polskiej muzyki bluesowej, czyli Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej. Zapraszamy 3 lipca do Ogrodu Letniego Rozmarino na godzinę 19. Wystąpi Dreszcz Blues Band, Shiver Blues Band i obecni tutaj moi koledzy, którzy akurat są na próbie. Przyjaciół dobrej muzyki, grona. Zapraszamy serdecznie na ten koncert 3 lipca. Powoli Suwałki na muzycznej mapie naszego kraju znaczą coraz więcej. To bardzo cieszy.